Zipek, w tym momencie. Co? Spójrz na czat, dobra? Spójrz na czat. Patrzę i co? I powiedz, czy się z tym zgadzasz, co napisałem. SkyHeroes.pl to najlepszy serwer. Tak, mordo, tak! SkyHeroes.pl to najlepszy serwer. Słuchajcie, mam do ogłoszenia także, że mamy kod specjalny 10% zniżki na naszym sklepie skyheroes.pl. Jedyne, co musicie zrobić, to wejść tutaj na stronę SkyHeroes i jeżeli chcecie kupić sobie coś, to wpisujecie tutaj, na przykład załóżmy przelew, i wpisujecie w tym miejscu kod sklepik. Z tym kodem i z nickiem swoim z gry, czyli w moim przypadku Zipek to Ziomal, macie 10% zniżki na wybrany produkt. Mam nadzieję, że wam się podoba. Oferta ważna tylko przez 3 dni, także wracamy do odcinka. Stary, co robimy w dzisiejszym odcinku? Po pierwsze, jak widzicie, wróciliśmy po świętach. Przepraszamy, że nie było nas przez chwilę na serwerze, ale no wiadomo, byliśmy urodzinki i tak dalej. W każdym bądź razie, jak widzicie, no nic się nie pozmieniało w międzyczasie, ale wpadliśmy na mega kozacki pomysł w tym odcinku. Słuchajcie, otóż dzisiaj zrobimy wielką klatkę dla widzów, gdzie wszyscy będą wpadać do lawy, a my będziemy się śmiać! Co? Tak, no tak, to mieliśmy zrobić. I oprócz tego też mieliśmy zrobić sklep serwerowy, żebyście mogli wbijać do nas na wyspę, kiedy chcecie, ale widzę, że plany się trochę pozmieniały. Sklep? Sklep. Sale tortur też chętnie zrobię. Bo ja, stary, ja bym chciał sprzedawać yerbę, stary. Yerbę? O nie, on zaczął pić yerbę. Będę sprzedawał widzom yerbę, stary, w moim sklepie, ale żeby się dostać do sklepu, to będą musieli wpaść do lawy w klatce. Dobra, więc dobra? Dzisiaj pokażemy wam w ogóle, jak zrobić sklep u siebie na wyspie, tak jak my zrobimy dzisiaj, więc stary, najpierw pierwszą rzecz, jaką bym zrobił, to bym powiększył wyspę, ziom. Powiększaj tą wyspę! Dobra, ukośnik, upgrade, a ile? Ej, nie, bo ja nie mam monet w ogóle. W ogóle nic? Muszę sprzedać. Dobra, czekaj. Mamy coś do sprzedania? Czekaj, ja ci dam. 9 poziom wyspy mamy. Nice. I 10. W ogóle napiszcie w komentarzach, który wy już macie poziom, bo ja jestem ciekaw. Przypominamy oczywiście o konkursie. Tak, 3 stycznia, słuchajcie, będziemy oceniać wyspy. Najlepsza wyspa dostanie 1000 zł, więc tak. Gracz naprawdę dostaje 1000 zł wyspę. Tak, za najlepszą wyspę gracz dostaje 1000. Albo gracze, jeżeli się okaże. Na naszym to jest serwerze tak doceniamy widzów, że chcemy w zamian za granie, żeby mogli zarobić prawdziwą, grubą. Dobra, już po świętach gotówę. Koniec, będzie drugi prezent dla kogoś po świętach. Dobra, robimy sklep, mordo. Powiększyłeś już, tak? Tak, o 2, patrz, dwa? Zobacz. Czyli o 4 kratki. Czekaj, bo ja muszę niestety, ale muszę zrobić jedną rzecz. Czemu mnie zabiłeś? Czemu się wylogowałeś? No wylogowałem się, bo nie powiększyła mi się wyspa. Czemu nie mówiłeś? Straciłeś wszystkie itemy. Czekaj, to co... To... Nie! Nie, dobra, czekaj, trochę jest, trochę jest. Spoko, luz. Zróbmy płotek dookoła. Żeby nikt nie mógł się dostać na naszą wyspę, ale żeby mogli się tepać tutaj i kupować sobie. Dobra, a gdzie mamy niezagospodarowane miejsce? Tutaj w sumie. Dawaj, powiększ jeszcze. Dobra, to ja upgrade'uję w takim razie wyspę, tylko sobie wlecę w naszą window. Dobra, sorry za ten dźwięk. Dobra, mamy 11 poziom wyspy, stary. Dobra, i teraz słuchajcie, żeby was nie zanudzać, wrócimy do was, jak już zbudujemy tą platformę tutaj. Plus jeszcze dodatkowo trzeba płotki zrobić, stary. Idź zrobić płotki. Dobra, ja robię płotki. 8 hours later. Dobra, odkładam jeszcze tylko te rzeczy i wezmę sobie rzeczy z kita i możemy stare kończyć. Więc zobaczcie, po pierwsze, nasi widzowie będą się spawnować w tym oto miejscu. I tutaj będzie lawa. Jak się to robiło? I S-warp? Ale nie, tutaj będzie sklep, musimy ustawić witaj. Aha. Stary. Taką tabliczkę z napisem w kwadratowych nawiasach witam. I wtedy będą się tutaj tak spawnować? Wtedy będą się tutaj spawnować, widzowie. No to dokładnie. Dawaj, trzeba to zrobić. No to dawaj. Dobra, ustawaj. To patrzcie, robicie taką tabliczkę. Na tutaj samej górze. Witaj. Na samej górze w klamrach. Okej. O, jest. Jest. I co? I teraz, dobra, z tego co wiem, mogę się warpować na twoją wyspę. Muszę wpisać IS warp tritsus. Aha. The warp is not safe. Jest niebezpiecznie. Jak to jest niebezpiecznie? Nie wiem, nawet tam lawy jeszcze nie wylaliśmy przecież. A czekaj, dam kobla pod tą tabliczką. Dobra. A teraz? Mogę. O, widzisz? Tutaj musiał być stary kobel po prostu. Okej, okay, dobra, czyli co? Czyli mamy gotowe, słuchajcie, teraz w tym momencie, a zobaczę czy działa też IS, warp, zipek, to ziomal. Dobra. O proszę, ktoś już bił, stary. Co? Ktoś bił, zanim w ogóle zostało zrobione, halo. Wywalam go. Ej, nie, zostaw go, bo on się rozsypie, stary. Co jest? Spadł? Wylogował się i tracił itemy. O nie. Nie, dobra, oddamy mu. O nie, Zipek, nie bij widzów, rozumiesz? Czekaj, oddamy. A few moments later. Dobra, jestem z powrotem. Musiałem oddać wszystkie rzeczy. I co? Są już gracze, jacyś kolejni? No dawaj, stary, tak, jest dwóch typów.
się biją, stary, o i nie coś, czaisz? O nie! Oni są agresywni bardzo. Oni są bardzo agresywni. Trzeba zacząć, stary, rozlewać teraz już lawę. Dobra, 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 dobra. Czekaj, dobra. To uwaga, czekaj. Gdzie mam rozlać lawę, powiedz mi? Dobra, musimy zrobić na... Ty, ale biedni, oni nie wiedzą, co się dzieje. No, bez kitu. To wejdzie... Za chwilę rozlejemy lawę. Ciekawe, czy będą dostawać damage'a od lawy. O nie! Biją się? Nawzajem? Ej, halo! Panowie, stop! Stop, bo jak jeden wyjdzie, to zaraz... Panowie! Nie! Zabił go! I się cieszy. Franek wykrał. A czemu powiększasz tą warstwę jeszcze jedną? Dlatego, że nie da się rozlać lawy tak dobrze. Dobra. Potem to możemy rozwalić. Dawaj, tutaj. Nie, na środku, po bokach, stary. Tutaj? Żeby się rozlewała dobrze. Tutaj? A ty też miałeś lawę jedną? No tak. O, sztos. Od Bartka dostałem, czekaj. Mamy w sale tortu. Co zrobił? Co? Skoczył w szybę. Nie, on spadł, bo go tamten zbił. Co? Stary, Franek jest agresywny. Franek, co ty robisz? Brakuje nam jednego wiaderka. Nie, dobra, to... Niech nie, zostanie. Git, stary, dobra. Git. Niech tak będzie. O nie! O nie, 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 skidziesz? Woda. Się pali. Dobra. Dobra, słuchajcie, dobra. I teraz jak należy przejść, żeby dostać się do sklepu? Trzeba po prostu przejść tego parkura, jakże trudnego. Skok, pyk, następnie ej, macie... stary! O nie, zobacz, tu jest... on jest na naszym polu, stary! Na jakim naszym polu? No tutaj. Ej, jak on to zrobił? Ej, oni niszczą! Jak on to zrobił? Jak on tu wlazł? Czemu oni mogą wszystko robić, stary, na naszej wyspie? Jak to mogą? Musimy zmienić ustawienia wyspy. Oni wszystko mogą zniszczyć, nie, stary. Mogą. Dobra, czyli parkour wygląda tak. Pyk. Następnie tutaj. I teraz tak, drabinki mam przygotowane. Dobra, zobaczmy to. Ale kurde, za pierwszym. Tak? Udało ci się? Tak. Okej. Okay. Przechodzimy sobie tędy i jesteśmy, słuchajcie, w sklepie. Sklepik. Sklepik, tak. I mamy tutaj, tak. Sklepik create. Dobra, czyli najpierw załóżmy sobie, weźmiemy... Weźmiemy sobie, co możemy sprzedać jako pierwsze. Może kości, zobaczymy. Aha, dobra. Sklepik, create, ilość. Na przykład 10 kości. A ile są w sklepie? Powiedz mi, ile kosztują w sklepie. W sklepie kosztują kości, uwaga, 114 monet za stack. 114 monet za stack, to zrobimy 64 stack za 100 monet. O kurcze, ale nie, to wtedy bardziej nam się opłaca w skupie sprzedawać, stary. I kupujemy, stary, bo za w skupie 80. Sprzedajemy za 100 monet, stary. Sprzedajemy za 100 monet w skupie? Tak. Nie, zróbmy, stary, stack kości za 200 monet. No bez sensu, żeby było droższe niż w sklepie. Albo za 300. Nie, może nie, bo 16 jest, stary, za... 64. W 16. 16 kości tylko? 16 kości jest za 114 monet, stary. Co? Więc zróbmy za 364. 16 kości za 100, tak? Monet? Okej, mam. Okej, udało się. Dobra, stary, to zaprosimy widzów wszystkich, jak już skończymy cały sklep i rozstawimy tutaj całe mnóstwo skrzynek. Słuchajcie, już mamy mniej więcej skończone wszystko, patrzcie, tutaj... No jeszcze parę rzeczy trzeba dodać do sklepu. Wklepać na naszą wyspę, więc mamy tutaj klatkę dla widzów specjalną. Odkryliśmy... Odkryliśmy, o co chodziło. Chodziło o to, że po prostu jak ktoś się zwarpi do nas na wyspie i potem zginie, to się respi w tym oto miejscu. Więc teraz... No, dokładnie. Teraz nie umierajcie! Nie umierajcie, bo was zamkniemy w klatce. Bez kitu. Dobra, to teraz piszemy zaproszenie. Tak. Zapraszamy do nowego... sklepu Zipek and Tritsus Entertainment Sztos Mega Itemki. Wpisujcie ukośnik Is Warp Tritsus. Dobra. Uwaga, chwila prawdy. Okej, ktoś przyszedł, kolejny. O nie, ale oni mają tutaj walkę. Jak będą się zabijać, stary? Teraz? O nie! No. Stary! Wyłącz PvP! Wyłącz PvP! Bo się rozsypią wszyscy! Od czego? No od PvP! Bo mogą walczyć między sobą. Czekaj, ale pod presją nie wiem, gdzie tu jest. Nie ma PvP, nie ma PvP. Patrz, ilu ich jest. Stary, i patrz teraz na klatkę, patrz o na klatkę nie. teraz. Zobacz to, stary! Nie mogą śpić, o nie mogą przejść parkura, mordo. Nie udaje im się przejść parkura. O Jezu, ile osób jest! O co chodzi w ogóle? Czekaj. Co jest? Dobra, trzeba coś wartościowego dać. Ej, zobacz, ej, na pewno tutaj są się pierwsi klienci, stary. Są już? Pierwsi klienci są już? Tutaj są, właśnie no. trzeba dać jakieś fajne rzeczy. O nie, sprzedają melony cały czas. Dobra, stary, sklepik, no. Shulker Boxa sprzedaję. Sklepik, create. Skąd ja mam glowstone? Jeden za jeden. Uwaga, pyk. O, sklepik twój open. Sklepik, shulker jest pełny, uzupełni go. Okej, okay. Uzupełniony, uwaga. Już, kupione. Ktoś już kupił, co? Madzia kupiła shulkera za jeden. Jako otwarcie, tak no stary, otwarcie sklepu. Trzeba jakoś zachęcić, nie? Zrobię sklepik z yerbą, stary, teraz. Dobra, ja robimy sklepik z yerbą. Dobra, czekajcie, ukośnik, sklepik create.
Dobra, yerba będzie droga, stary, będzie... Zobaczymy, czy ktoś kupi ten miecz za... O nie, 10 tysięcy to za dużo. Ciekawe, czy ktoś kupi za 10 tysięcy miecz. Potrzebujesz 200, żeby zrobić sklep, ej, stary, ja jestem za biedny, żeby... Nie możesz sprzedawać używanych przedmiotów?! No, ej, zobacz, czy u mnie, stary, możesz kupić coś w ogóle, kryfin na melony czy coś. Sekunda, bo chcę sprzedać... Łopatę sprzedam za 10 tysięcy, ciekawe, czy ktokolwiek kupi. O, Święty Mikołaj przyszedł nawet, dobra. Ej, co za event, patrz, wszyscy się palą, to jest najlepsze. Wiesz, że za zrobienie sklepu trzeba płacić za każdy sklepik otwarty 200 no, monet. No 200, mówiłem właśnie. Ej, stary, co się dzieje tutaj? Czemu oni wyszli? Ile osób? Stary, było ich tak, bo się nie zmieścili w klatce. Ej, klatka co? Była za mała. O nie, no? za dużo ich, co my mamy zrobić teraz? Będą łazić, będą większą klatkę. Wszystko. Stary, większa rób klatka. Rób klatkę. Robię, dobra, spokojnie. Ja tu już otwieram. Już będzie klatka. Czekaj, już będzie klatka, nie otwieram. Stary. Okej. Ej, stary, robimy im tutaj... O nie, mają dziurę! O. Stary, nieskończone spalanie im chciałem zrobić. Tylko, żeby będą spadać pod naszą wyspę. Tam też mamy przecież nasze rzeczy. A no tak, Beskitu, i tak dobra. Już jest wystarczająco duża klatka. Ej, Beskitu, fajne to jest, stary. Ktoś kupił kaktusa. O nie, tutaj ktoś... Co jest? Spadaj stąd. Ludzie kupują kaktusy. Tak? A nie, kupiłem przez ciebie, kurde, przypadkiem kupiłem od ciebie melona. Kto? No nie, Krygan Powder, bo to twój sklep. Ja już rozumiem, dlaczego ty powiedziałeś, żeby otwierać już sklep i żeby nie dodawał, bo ty postawiłeś 3 sklepy, a ja jeden tylko. Kurczę, ej, jestem mega bogaty, mordo. Jak to, aż tak? Czekaj, sprawdzę. Mordo, ale ty handlujesz moim melonem i naszym enchantem. Przydają Gunpowder w moim sklepie cały czas, stary. O, to niedobrze. O nie, czekaj, ja da się edytować sklep? U mnie sprzedali mnóstwo kaktusa. Straciłem wszystko. Jezu, ale jesteśmy beznadziejni. O nie, stary. Co my zrobiliśmy? Zrobiliśmy sklep, gdzie ludzie sprzedają u nas rzeczy i my tracimy siano. O nie. Co my zrobiliśmy? Sprzedają! Cały czas sprzedają, stary, ja już nie mam pieniędzy! Zbankrutowałem, stary, ja też. Nie! 54 monety mam tylko! Odkułem nie, się, stary. Ale tracę na tym. Czekaj, ile mam? Stary, ja zarobiłem tysiaka teraz. Sklep, remove! Ja zarobiłem tysiaka, dobra, czekaj, mogę teraz w takim razie sklep z yerbą. Sklepik, remove! Zamykam ten sklep! Koniec! Jezu, bankrutę będę przez was! Pyk, stary, sklep z yerbą otworzyłem. A ja nie mogę otworzyć, nie mam kasy. Otworzyłem sklep z yerbą, najbardziej niekorzystny, jaki istnieje. Tutaj. Tu jest yerbą? Uwaga! Sprzedaj za jeden, kup za 100. Ej, wszyscy chodzą po naszej wyspie. Mamy problem, ziom. Jak my mamy ich teraz wykurzyć stąd? Ej, oni wpatrz, jak oni... Ja już wiem, jak oni wychodzą! Jak wychodzą? Tak skaczą non-stop i się im uda... Co jest? Jakby... Zobacz. Podsadzają się. No? Cały czas. Trzeba zrobić większy mur, stary! Trzeba zrobić większy pod! No nie. Uzupełnił shulkery, ktoś pisze. Nie no. Dobra, jeszcze jednego shulkera można. Ej, stary, jak jest tyle osób na każdej... Na naszej wyspie i każdy puści bąka... To się podwyższy temperatura, bo to są gazy cieplarniane. Dobra, daję shulkera. Kto pierwszy kupi shulkera? Ananas. Nie kupił. O nie. Czekaj. Stary, Paweł! Mam 6 tysięcy monet! Paweł wygrał shulkera! Nice, Paweł! Ej, gratulacje. Stary. Co? Jestem w opór bogaty. I kupują cały czas enchantingi ode mnie. Za 100 jest jeden, stary. Ale a moje też tam są? Wszystkie. No ej, no! Połowa moja! Ej, będę bogaty, stary, kozacki jest ten sklep. Dobra. Bardzo mi się podoba, serio. Muszę posprzedawać teraz sklep w normalnym sklepie, głupi w normalnym sklepie. Kaktusy, tylko po to, żeby otworzyć nowy sklep z kaktusami, o wiele lepszy. 190 i sprzedaż za 50, kurde, nie ma lepiej. No, możecie kaktusy kupować sobie za 190 i sprzedać za 150, też muszę na tym zarobić, co? Dobra, co ja tam mogę jeszcze otworzyć? Możesz Sugar Cane'a otworzę. Muszę najpierw sprawdzić, jakie są ceny w normalnym sklepie. Więc tak, jak się... A otworzyłeś kości już? Nie. Nie, o kozacko, to ja otwieram, stary, interes z kośćmi. 171. Bo to będzie dochodowe, mocno. Czyli dobra, za 160 tutaj będę sprzedawał. 160, 40. O, git. O, man, muszę stary. Muszę zamknąć ten sklep już z shulkerem. Niestety, przykro mi. Czemu? No bo już nie będzie więcej shulkerów, nie mam aż tyle. Gunpowder, a ty masz z gunpowderem. A sprzedałeś też moje shulkery? No. No nie! Ale stary, oddam ci połowę! 2 monety ci oddam. Czemu u mnie nikt nic nie kupuje? Ej, no nic nikt nie kupuje! Jak to? O, ty kupiłeś! O nie! Dzięki! Kurde, ej, to też zrobić w takim razie, żeby się odkuć.
No nie. Nie no, te nasze ceny są póki co tak beznadziejne. Ale pozmieniamy je, słuchajcie, żeby były naprawdę dobre, bo na razie robimy to na szybko i nie wiemy tak naprawdę. No, potem poprzerabiamy wszystkie. Dobra, sklepy, stary, ja nie wiem, jest tyle graczy, ja nie wiem, jak my się ich pozbędziemy. Ja też nie wiem, stary, szczerze mówiąc. Ale na tą chwilę, słuchajcie, o, otworzyliśmy sklep, możecie wbijać do nas, jedyne co musicie zrobić to wpisać ukośnik IS Warp Tritsus albo IS Warp Zipek to Ziomal i jesteście u nas na sklepie, nie musimy być na serwerze online, żebyście mogli korzystać ze sklepu, tylko nie chodźcie po naszych, w naszej bazie, proszę. Jakoś to ogarniemy, żeby się nie dało tutaj przenosić. No dobra, to co, to by było na tyle tego odcinka, widzimy się już jutro na kanale, to było na tyle, na razie. Na razie, cześć. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!